Witam Ciebie w kolejnym wpisie. Dzisiaj będziemy rozmawiać na temat zazdrości. Chciałem tak luźno porozmawiać sobie na temat zazdrości, bo jest to temat, który ostatnio dotknął mnie nie bezpośrednio kilkukrotnie. Więc, a dotyka regularnie, więc koniecznym jest to, żeby powstał o tym wpis, powstał o tym film, żeby w końcu powiedzieć parę słów. Szczerze mówiąc, mam ochotę właśnie wyjaśnić parę spraw związanych z zazdrością. Czy zazdrość jest dobra? Czy zazdrość jest zła? Czy powinna być? Niektórzy twierdzą, że jak nie ma zazdrości, to nie ma miłości. Mówią, że jeśli nam na kimś zależy, to odczuwamy zazdrość. Że można, że jest swojego rodzaju miernikiem zaangażowania i miłości w stosunku do drugiej osoby. Dla mnie, szczerze mówiąc, jeśli widzę sceny zazdrości, nigdy nie kojarzyłem tego z miłością. Bo miłość mądra zawiera kontrolowane emocje, a jeśli te emocje wydostają się z granic, jakie stawia im rozsądny umysł, to mogą się rozchuściać na tyle, że tworzą destrukcję. I tym właśnie nazywam tą chorobliwą zazdrość i jej przejawy. Jeśli zazdrościsz, to boisz się stracić. Nie pozwalasz swojej dziewczynie wyjść z koleżanką, spotkać się na piwo, gdzieś do knajpy. Nie pozwalasz tej dziewczynie pojechać gdzieś samej, gdzie wiesz, że tam mogą być faceci. Z jednej strony jest to przejawem jakiegokolwiek rozsądku, ale z drugiej strony przecież jeśli już chcesz upewnić się, że nie będzie wokół tej dziewczyny facetów, to musisz być skupiony całymi dniami na planie zajęć twojej kobiety, nie spuszczać jej z oka, monitorować bez przerwy każdy jej ruch. Jeśli chcesz się upewnić na pewno, że nie będzie takiej sytuacji, w której będzie miała szansę ciebie zdradzić. Więc należy zadać sobie pytanie, do czego to prowadzi? Że ty zamiast skupiać się na rzeczach, które budują, które są pozytywne, będziesz tracił energię i wypalał siebie. No oczywiście, w efekcie będziesz wypalał tą kobietę, bo prawdopodobnie do tego stopnia będziesz ją wypalał, że to ona pierwsza rzuci ciebie. Dlaczego boisz się o stratę tej osoby? Dlatego boisz się o stratę tej osoby, bo w twojej głowie ułożyłeś sobie tak znajomość z tą kobietą, tą relację, że nieposiadanie tej relacji wiąże się dla ciebie z bólem i z cierpieniem. Czy życie bez jakiejś osoby może być cierpieniem? Zanim ta osoba się pojawiła, było źle? Czy to w momencie, kiedy ta osoba weszła do twojego życia, uświadomiłeś sobie, że teraz dopiero życie ma smak i tak panicznie się jej trzymasz, że robisz się chorobliwie zazdrosny? Bo jeżeli tak, to znaczy, że nie zasługujesz na tą kobietę. Szczerze ci to mówię, to nie jest żadna kokieteria z mojej strony. Faktycznie tak twierdzę i tak bym jej doradził, jeśli miałaby dylematy związane z tobą. Bo co ty wnosisz do tego związku, skoro przyszedłeś do niego smutny? Pijesz energię z tej kobiety. O tym już mówiłem na filmie Jak odzyskać byłą, że podstawą jest to, żebyś ty był szczęśliwy, żebyś ty się ogarnął. Ty musisz uporządkować w swojej głowie ze sobą światopogląd do tego stopnia, żebyś przyszedł do związku szczęśliwy. Ta kobieta nie może być źródłem tego szczęścia. Oczywiście powinieneś szanować to, co ona daje. Ale samo życie w każdym momencie ma dla ciebie ofertę wystarczającą do tego, żebyś czuł się szczęśliwy. Kwestia jest tylko i wyłącznie nastawienia umysłu. A druga wersja, że ty byłeś szczęśliwy, ale jak poznałeś tą kobietę, to zobaczyłeś, że teraz to dopiero jest życie i po prostu nie chcesz wrócić do tego, co było. Trochę tak jak jeździsz kiepskim samochodem, pożyczyłeś świetny, zobaczyłeś, jakie wygodne są fotele, jak szybko przyspiesza, jak cicho pracuje silnik itp. itd. I od tego momentu nie chcesz przerzucić się na gorszy z powrotem. To jest bardzo, bardzo powtarzalny schemat. Jeśli zasmakujesz czegoś dobrego, to ciężko wraca się zawsze do tego gorszego. Może to być na tej zasadzie, że zobaczyłeś, że życie z tą kobietą, z tymi emocjami, jakie ona wniosła, jest milsze niż bez tych emocji. A teraz ja ci zadam pytanie. Co się stanie z tobą, jeśli
ukradną ci ten samochód. Jeśli ukradną ci ten szybki, wygodny samochód. Jeżeli my ludzie byśmy tak stworzeni, żeby nasze życie musiało wchodzić w tryby destrukcyjne w momencie zabrania nam rzeczy, którą nabyliśmy, weszła do naszego życia i ją straciliśmy, to coś byłoby tutaj wadliwe. Nasz sposób reagowania powinien być bardziej doskonalszy. Ewidentnie. Nie może tak być. Jeśli jest kobieta w twoim życiu, w ogóle cokolwiek jest w twoim życiu, nazwałbym ten wpis sztuką życia, to powinieneś potrafić doceniać chwilę, która trwa teraz. Tak jak ja teraz nagrywam ten film. Ta chwila jest pełnią sama w sobie. Ona jest w pewien sposób doskonała. Nie oczekuję, że nie wiem, kamera, mikrofon, mieszkanie, że to zawsze będzie ze mną. Nie oczekuję nawet, że zawsze będę mógł do ciebie mówić. Nie wiem, co się stanie. Wypluć. Nie biorę, nie czerpię źródła szczęścia, nie przywiązuję się do tych rzeczy, które sprawiają mi przyjemność teraz. Cieszę się z nich teraz. Ciesz się z tej kobiety, którą masz. Doceniaj każdy dzień. Dziękuj Bogu za to, że masz te chwile i możesz je dzisiaj przeżywać. Proś o lepsze w przyszłości. Dziękuj za te, co masz. Ale nie pozwól, żeby wymknęło ci się spoza kontroli to twoje pragnienie zatrzymania dla siebie czegoś, co nigdy nie będzie pewne. Czy kobieta, która nawet na ślubnym kobiercu decyduje się być z tobą, czy jest zapewnieniem, że będzie na zawsze? Nigdy. Nie ma takiej siły. Inaczej nie byłoby rozwodów. Nigdy nie masz pewności, że ta kobieta będzie z tobą do końca życia. Ja ci tego życzę, jeśli faktycznie ten związek jest pozytywny dla was obojga. Ale nigdy nie będzie takiej sytuacji, więc nie możesz powiedzieć do dziewczyny: dziękuję ci, że będziesz całe życie ze mną. Możesz jej powiedzieć: dziękuję za to, co przeżyliśmy, ale jeszcze możesz jej wyznać, że bardzo doceniasz chwilę, którą macie dzisiaj. Doceniasz tą kolację, którą właśnie jecie. Jeśli będziesz próbował ją śledzić, jeśli będziesz próbował kontrolować jej ruchy, szukając w tym środka zabezpieczenia, żeby ona była z tobą na dłużej, to wynikają z tego, szczerze mówiąc, same złe rzeczy. Może kobieta wyczuć twoją niższą wartość nagle. Być może na początek tego związku to ona leciała na ciebie, a nie odwrotnie, i w pewnym momencie role się zmieniły. Być może weszliście w ten związek jakoś zdrowo, czyli że jedno i drugie chciało i były same pozytywne emocje, gdy spędzaliście razem czas. I teraz nagle ona widziała w tobie faceta z wartością, u którego boku jest być dumą. A ten facet z wartością, ten facet dumny, nagle wariuje i sprawdza jej Facebooka, sprawdza jej telefon, czy przez przypadek nikt do niej nie napisał. Powiem ci szczerze, że gdybym ja był taką dziewczyną, albo w ogóle gdybym miał dziewczynę, która by mi sprawdzała telefon, to gdybym, nie wiem, wracał z łazienki, zobaczył jej, mój telefon w jej rękach, szwędający po SMS-ach. Nie, no szczerze mówiąc, nie wyobrażam sobie takiej sytuacji. Nie wiem, czy w ogóle mógłbym wejść w związek z dziewczyną, która wykazywałaby takie cechy, że mogłaby takie coś zrobić. Myślę, że wcześniej mielibyśmy porozumienie intelektualne na tyle dograne, że takie rzeczy nie miałyby miejsca. To byłoby trochę poniżej pasa. Dodatkowo takimi czynnościami pokazujesz brak zaufania do osoby. Zaufanie jest podstawą. Dopóki nie narazi nikt twojego zaufania, nie powinieneś go katować. Część z ludzi, którzy mają takie sytuacje w związku, że jakaś ta druga połowa nadużyła ich zaufania, po prostu wprowadzają kontrolę.
Związek też trzeba czasami potrafić zakończyć z klasą. Jeśli dochodzicie do wniosku, że nie jest już tak jak na początku, że coś się zmieniło. Ale czasami kobieta nie powie ci tego, że coś się zmieniło, bo widząc twoje chorobliwe nastawienie, twoje uzurpatorskie pragnienie przywłaszczenia sobie emocji, zrobienia z niej własności, po prostu woli przełożyć to na kiedy indziej albo olać całkowicie rozmowy na ten temat, że już jest inaczej niż kiedyś. I po prostu zaczyna funkcjonować bardziej w swoim świecie, do którego ty nie masz dostępu i ty się robisz taki wtedy zaborczy i się związek robi chory. Walcz z zazdrością. Zaufaj swojej kobiecie i nie martw się o nic. Czy warto ufać kobiecie? Oczywiście, że warto. Jeśli nie zaufasz kobiecie, to jaką przyjemność będziesz miał w związku z tą, będąc w związku z tą kobietą, jeśli jej nie ufasz? Ja sobie tego nie wyobrażam absolutnie, będąc w związku z kobietą, której nie ufam. Ja jej ufam. Ja się wyrażam z dumą, że ona tego nie robi. Ona jest wierna. Oczywiście, no, jeśli będziesz w związku z kobietą, gdzie znam sytuację, gdzie facet dojechał na dyskotekę 2 godziny później, a ona już z 5 zdążyła. Znam takie historie. Nie o to chodzi, żeby... znam jeszcze lepsze. Nie o to chodzi, żeby tej kobiecie ufać. Ale żeby stworzyć mądry związek, oparty na zaufaniu, do czasu, aż po prostu kobieta się narazi. Jeśli twój rozum, trzeźwa ocena sytuacji, świadomość podpowie ci, że nie można tej kobiecie zaufać w pewnym momencie, no to jest inna sprawa. No to się już z taką kobietą w związku nie jest. Znam sytuację, pozwolę sobie tutaj nadmienić, od jednego też z czytelników, który zadał mi pytanie, że spotkał kobietę w jacuzzi z innym facetem, która wisiała mu na karku. Jak zobaczyła tego chłopaka, to wzięła ręce na dół, a potem tłumaczyła mu się, że się podtapiała, więc się chciała go tylko złapać. No proszę cię, dziewczyno. Takie rzeczy... się nie wierzy, tak? Sumując, mam nadzieję, że ten film dał ci do myślenia. W ogóle jest to taki temat, który... Temat zazdrości jest tematem, który należy leczyć. Ja, widząc teraz gdzieś w swoim otoczeniu związki, w których jest zazdrość, będę przesyłał im ten film i miał dobrą intencję, że coś zmieni. Jak ty uważasz, że przydałby się ten film obejrzeć, przydałoby się, żeby parę z twoich znajomych obejrzało ten film, to możesz go udostępnić, możesz im wysłać prywatnie, możesz go udostępnić na Facebooku, bo jeśli jest szansa, że w tobie coś zmienił postrzeganie, albo przynajmniej miałeś pewne podejrzenia, ja ci je potwierdziłem, to są osoby, które tak ślepo są pogrążone w zazdrości, że nawet nie pomyślą o tym, że robią coś źle. Zadbaj o to, żeby ten film do nich dotarł. Do zobaczenia.